Był wyrok sprzed roku. Opinia publiczna go nie znała, ponieważ proces był niejawny z uwagi na dobro pokrzywdzonych dzieci. No i właśnie o te dzieci chodzi. Duklanowski nie omieszkał w swoim artykule wspomnieć, że ofiarami są dzieci znanej parlamentarzystki. Dane zawarte w jego tekście umożliwiały identyfikację ofiar. Do propagandy włączyły się usłużne PiS-owi media. Na antenie TVP Info Czarnek przekonywał nas, że ukrywanie tej sprawy było skandalem i jeszcze powiązał to z LGBT. Występ Czarnka skomentował Tomasz Terlikowski, minister edukacji narodowej, który uczestniczy w nagonce na rodziców dziecka, które zostało wykorzystane seksualnie, nie powinien być ministrem ani dzień dłużej. On uczestniczy w ponownym gwałcie na tym dziecku. On pokazuje, że nie ma pojęcia, czym jest zbrodnia pedofilii. Czarnek zagroził Terlikowskiemu pozwem. I jeszcze tego samego dnia Terlikowski poinformował, że pisowska telewizja Republika zerwała z nim współpracę. Do sprawy włączył się także Błażej Kmieciak, szef Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Skierował on sprawę do Rady Etyki Mediów. Tłumaczył swój krok tym, że gdy w trakcie czytania jestem w stanie w ciągu 15 sekund dotrzeć do personaliów dzieci, które były krzywdzone, to taka forma informowania jest niewłaściwa i nieetyczna i niegodziwa. Trwała awantura. Pisowcy utrzymywali, że ujawnienie tej sprawy było w interesie społeczeństwa. Ich oponenci tłumaczyli, że ujawnienie tożsamości ofiar może prowadzić do tzw. wtórnej wiktymizacji i w efekcie do nieszczęścia. Ze strony pisowskiej padały porównania do tuszowania pedofilii kościelnej. Jednak była to jedynie tania demagogia. Nikt Krzysztofa F. nie przenosił z urzędu do urzędu. Matka krzywdzonych dzieci od razu zgłosiła sprawę na policję. Facet od roku siedział w więzieniu. W zachowaniu sądu i rodziny nie było żadnego skandalu. Po prostu nie chciano dokładać dzieciom dodatkowego cierpienia. Tak? Nie można traktować ofiar To jest wtórna wiktymizacja. I potem takie osoby, jeżeli się na przykład targną na życie, no to jakby kto będzie za to odpowiedzialny? Wczoraj Magdalena Felix poinformowała, że jej syn nie żyje.